Ustawiamy sobie krótkie. No, nie wiem, właściwie nie wiem. Ja mam na Może za dwa dodaję się 39,2. na zgłoś. Okej, lotnictwo w zasięgu komunikacji. Jesteśmy na ziemi. Myślę, Mikro, że się nie przejmuj. Tylko nadawaj na kanale lotnictwa, bo to wiesz. To jest tylko my jesteśmy w powietrzu. No, no, aha, no tak, w sumie. Ktoś ma tylko nasłuch, ewentualnie. No, exactly. Balota 1 do HQ, zgłaszam gotowość, pilot Mikron, numer boczny 77. Wikary gotów? Wiesz co, gotów, ale jeszcze sobie herbatę zaleję, bo tylko nastawiłem na razie. Okej. Okay. Balota 1 do HQ, zgłoś. Balota 1 do HQ. Eczki nie odpowiada na 65. To lecimy. Prowadź szefie, ja za tobą. Wchodzi w górę. Prędkość przelotowa 600, zawracam. Trzymamy się między 800 a 1000. Balota do HQ, balota do HQ, zgłoś. Balota do HQ, zgłoś. Balota do HQ, zgłoś.
Jestem na 1200, trochę schodzę do. I chyba jednak wejdziemy do prędkości 400, bo to trochę za dużo było. Przyjąłem 400, widzę kontakt wzrokowy. Jest 400. Balota do HQ zgłoś. Zgłaszam. Lot balota w powietrzu nie było łączności. Jesteśmy gotowi do przyjmowania zadań. Jak dawno wystartowaliście? Powtórz komunikat. Jak dawno wystartowaliście? Właśnie się znieśliśmy, dopiero formujemy. Okej, przyjął. Za chwilę dostanie się zadanie. Mikron 88.1 będzie do łączności między nami, skręcamy w południe, bo nie będziemy gadać na jeczkę. Przyjąłem 88.1. Potwierdzam 88.1. Baloty zgłoszcie, czy wy podlatujecie w strefę działań? Zawracamy na południe, to był tylko rekonans, szybki przelot. Przyjął. Będziemy krążyć w holdzie 2. Bo 88 jest poza zasięgiem. Zgłoś. Wikary, zgłoś. Nie zgłaszasz mi się na 86.1. W ogóle nie mam 86.1, jestem na 86, skręcam lewo. Jestem na 86. Na 86 zgłaszam. Dobra, ekstra. Wiesz co, ja jeszcze muszę zamienić kanały miejscami, bo będę częściej gadał z tobą niż z HQ. Dobra, lecę za tobą. Jaką masz prędkość? Okej, jak mnie słyszysz? 5 na 5. No to tak. Niestety musiałem zejść z kanału dla naziemnych. A słyszałem, że nas rozpoznawali. W sensie, że co? Widzieli, jak nalatujemy z południa i dwa kontakty lotnicze, lulululu. No nie tak, tylko tak poważnie mówili, nie? Od razu stres. Kurde, ciekawe, że tak trzeszczysz troszkę. No, wiem, kilometr za tobą powinno być dobrze. No właśnie, a trzeszczysz. A ja cię doskonale słyszę. Ja mam ten, PRC 148. Aha, ja z tobą gadam oczywiście z pokładowego. A nie, no ja myślałem, że krótkie sobie ustawiasz, a ty, aha, okej. Okay. Krótkie miałem na nasłuch piechoty, wiesz. To dobra, ustawię sobie, aha, no ale, no dobra. Widać łopatino po prawej. Skręcam. No ja skręciłem szybciej. Trzymam się na 800 metrów.
No nie mam, że tak powiem, jakichś szalonych FPS-ów, jak mam być szczery. Ile? Tak po 23, jak patrzę na Łopatino, a jeszcze z daleka jestem, nie? Ja też. Tyle samo. Zaraz jestem pod tobą, nie z niżej. Potwierdzam, widzę. Balatino 1, Balatino z was głoś. Zgłaszamy. Tu HQ, mam dla was zadanie bojowe, gotowi? No, zamieniamy się w słuch. Macie zrównać jednym przelotem miasto Łopatino z ziemią. Sugerowane broń rakiety, sugerowane podejście południowy-wschód, odejście zachód. Jak przyjął? Przyjąłem, zaplanowaliśmy podejście od południowego zachodu i odejście wtedy łukiem na południe i użycie broni S8. Tak jak dowództwo chce. Okej, okay, przyjął. Tam głównie są siły piechota. Uważajcie na stodołę, koło stodoły wielkiej są prawdopodobnie nasze jednostki, więc tam nie strzelajcie, tylko w całe miasto. Okej, okay, zgłosimy, jak będziemy rozpoczynać atak. Potem czekamy jeszcze na raport, w razie czego powtórzymy nalot. Przyjąć. Wikary, formuj, prowadzisz. Znaczy w końcu, jak ty chcesz ten przelot zrobić? Czekaj, no z holda idziemy krawędzią mapy i potem na północny wschód. Okej, okay, jak atak będzie rakietami, no to w takim razie prędkość 600, 500. Dobra, mam 500, ustawiam się za tobą. Okej, okay. Podlecimy od zachodu. Dobra, już jestem za tobą, jedziemy krawędzią. Mierzę w centrum od prawej, zwrot. Uważajcie, lotnictwo atakuje. Odchodzę. Jedynka odchodzi w prawo. Idę południe. Do dowództwa prosimy. Prośba o powtórzenie ataku. Dostajcie góra. Dobra, Wikary, to jeszcze jedno kółeczko. Ok, teraz ty prowadź, ja za tobą się ustawię. Prędkość jaką chcesz? Też 500. Wchodzę na kurs. Hyszkę to balot, macie pozwolenie na użycie bomb, jak będziecie wiedzieli, że zgadzicie miasto. Przyjechałem na razie rakiety. Atakuje. Przerywam, odchodzę w prawo. Stałem ostrzał. Jakieś kolory masz? Nie, nie. Okej, kończymy mi się tak. Lotnictwo prosiło o zezwolenie na użycie bomb, czy nie? Wikary, jak tam myślisz? Nie, myślę, że już dalej nie brakuje mi celów. Coś mnie ostrzelało od strony lotniska albo od północy. Jestem ciężko powiedzieć, także ja bym chyba nie. Balota 1, balota 2, na razie przyjmujcie ostrzał, oczekujcie na holdzie gdzieś na południu i oczekujcie na następne zadanie bojowe. Okej, dzięki. Pamiętaj, że zostały nam teraz tylko po 4 bomby. Przyjął. Prędkość, jak będziemy kołować? Wiesz co, ja ten...
Jakoś tak skręciłem sobie w lewo, nie wiem teraz. Ja jestem za tobą, ale powiedz mi jaką prędkość mam trzymać. Ja mam 500, ale zróbmy 400. Pułap, zwalniam do 400. Bardzo ciekawy, bo wszystkie rakiety wystrzeliłem. Mi dwie zostały. A mam całkiem ładny widok, jak atakujesz. No dzięki, ja ten... W sumie to chyba cię specjalnie nie widziałem. Znaczy widziałem tylko za dymę, jaką zrobiłeś. Ja bym chyba wylądował się przez wroju, wiesz? To cię proszę cię bardzo, ja... Wiesz co, zrobimy nawrót i ja zrobię najwyżej próbne podejście na... A ty jak co, to jak jesteś w stanie, to próbuj. Tylko pamiętaj, że ja cię specjalnie tam nie wyleczę, bo mnie nie będzie na dole. No wiem, wiem. Wiąże się to z pewnym ryzykiem, no. Ale pamiętaj, wikary, że jak będziesz ranny, nieprzytomny, to będę lądował. Dobra, odbijam lekko w lewo i będę krążył w prawo. Dobra, ja schodzę na dół. Podchodzisz, tak? Tak. Dobra, zgłoś na radiu, żeby wiedzieli, ja będę krążył tutaj nad tobą gdzieś. Nie no, zamelduj ty im, nie? Robisz komunikację z bazą. Lopatino 1 do HQ. Lopatino do HQ, dwójka ląduje do przezbrojenia. To nie było chyba to radio, wiesz? Na pewno nie było to radio. Lopatino do HQ, dwójka ląduje do przezbrojenia. Jesteśmy balota. Co ja powiedziałem? A co ja powiedziałem? Jakoś Lopatino. A kurwa. Spoko. Ale też wieś. Dobra, podchodzisz już? Tak. No to wujek, powodzenia tam. No, zobaczymy. Ziemia! No widzę go, super. O, ale przyjebałem. Co masz? Uszkodziłem siebie. Na czerwono? Nie, zraniłem się. A maszyna wygląda na to, że okej. Pewnie są jakieś uszkodzenia poniżej żółtego. Dobra, za chwilę pewnie zejdziesz z radia, ja tu będę dyżurował w powietrzu. Schodzę. Będę cię słyszał. Balota 1 do HQ, proszę nadawać. Tutaj tak, balota 1, stan paliwa 90%, 4 bomby, balota 2, 100%, przyziemiony, zaraz będzie startował. Powiedz. Balota 2, jak wystartujesz, proszę o informację na radio. Balota 2 w powietrzu. To HQ przyjęło. Jak zbijecie się w formację, no będę miał dla was nowe zadania. Jesteś gotowy? Tak, możemy odbierać rozkaz. Macie zniszczyć cel, prawdopodobna pozycja w wyniku HQ na pozycji 022
035. Jak przyjął? Pozycja 022035. Prosimy o informację o celu. Jest to namiot z około 10 żołnierzami. Proponowane bomby. Przyjąłem, przygotowujemy plan ataku. Wikary, jakoś tam dasz markera? 022035, czy mam? Jest marker, prawdopodobna pozycja wrogiego HQ. Uważajcie, panujcie to odejście, żebyście odeszli jak najdalej, jak najszybciej od tego lotniska. Niedaleko nie pojawiła się tam szybka. Już została zneutralizowana. Przyjąłem, szyłka zneutralizowana na lotnisku głównym. Będziemy podchodzić do 022035 od południa. Tak strzeliłem, nie wiem. Wikary, poprowadziłbyś ten atak, co? O, spoko, dobra. To ustaw się za mną, prędkość marszowa 500. Gdzie teraz idziesz? W którą stronę zawracasz? 270 ustawiam. Pułap. 450 km na godzinę, pułap 1100. Nasza prędkość do bombardowania będzie 400, podejdziemy od południowego zachodu, trzymaj się mnie. Pamiętaj, minus 15, 400 na godzinę, między 200 a 100 metrów zrzut. Przyjąłem. Chyba wyprzedziłem, już hamuję. Dobra, robię zwrot na północ. Jestem. Jestem po twojej prawej. Dobra, to będę się starał uderzać po lewej od tego, co mi się wydaje, że spadną. A znaczy tak bardziej bliżej lewej od centrum, żebyś mógł po prawej uderzyć. Myślę, że najpierw się temu przyjrzę. To jest ten pozycja kropka marker, tak? Z opisem. Ta prawdopodobna coś tam, tak? Jest, tak, dokładnie tak. Z jakiego pułapu zaczynasz? Na razie jestem 1200, chcę zobaczyć jak wygląda ukształtowanie terenu, żeby jak nawrócę to zapamiętać w co uderzać. Roger. Zostawiliśmy chyba pamiątkę w ostatnim. Potwierdzam, widzę. Ile masz prędkość? 4-4. Po twojej lewej stronie. Będziesz teraz atakował, czy robisz jeszcze zawrót jakiś? Zawrót w prawo robię, wiem, gdzie tam. Mam w tamtym rejonie kontakt. O kurwa, i od północy kontakt radarowy. Wiem, że to jest, widać z daleka takie jakby namioty. Po ataku odlatujemy na południe i to musi być w miarę szybki skręt. Będziemy prawdopodobnie widoczni od tej północnej bazy. Dobra, nawracam przez lewo. Dobra, jest za tobą. Od południa atakujesz? Proszę, to wyskakuję od ataku od zachodu. Też się przyjąłem. Informacja północnej bazy, prawdopodobne pojazdy zmechanizowane. Czy jest w stanie przekazać jakieś pojazdy? Nie wiem.
jestem, a dziękuję. Widzę cel. Karet, bomby w celu. Bomb the way, odchodzę w prawo. Tutaj czarno do myśliwca, który wykonał nalot, rakietę w celu. Potwierdzam, wiele zniszczył. Prześlij do lotnictwa, brawo, geniale robota, wiele trafie. Przyjąłem, odchodzimy do holda wtedy. Przyjął. No Wikary, powiem ci, że kurczę, to, że fragment do instruktażowego tego na debrief trzeba dopuścić. Cieszę się, że ci się to podobało. W tym momencie została mi jeszcze jedna bomba. Mamy dużo kontaktów naziemnych z pojazdami. Bardzo chętnie bym to sprawdził, tylko sytuacja jest taka, że od północy czuję się dosyć niepewnie. Tutaj HQ, według uznania, tylko potrzebuję informacji na radio, bo dużo na obecnie idzie w stronę tego prawdopodobnego HQ. Dobrze, więc ja nie będę niczego atakował, ale miałem kontakt radarowy, który chciałbym sprawdzić z dużej wysokości. Będę leciał w kierunku lotniska. Przyjął. Ja się trzymam ciebie. Idę za tobą. Przyjąłem. Przyspieszam do 500, prawdopodobnie będę starał się przyspieszyć do 600. Jest tam wrogi kontakt na 9. Jest prawie pod nami kontakt. Mi zostały dwie. Ale z lotniska głównego nic nie strzela. Co to jest za ostrzał z lotniska? Gadasz na krótkim poza tym, nie? No to ciebie, to ciebie. Ja nic nie dostaję. Ja nic nie dostaję z lotniska. Co to było? Mówisz, że ostrzał do ciebie, do mnie szedł? Widziałeś ostrzał do mnie? Nie potwierdzam. Mówię tylko, że nie było ostrzału z lotniska. To jest bardzo podejrzany kontakt, kurwa, bo on jest tak między naszymi jednymi siłami, a drugimi. Nie będę atakował, ale podlecę jeszcze raz. Leć, Sokole, leć. Widziałem, kto to był pojazd, ale cholera jasna, tak się maskuje. Żeby jeszcze to kurestwo dało się, kurwa, do tyłu spojrzeć, nie? No niestety, próbowałem coś wyspotować, ale on jest w ogóle bez ruchu i ciężko tam coś... Okej, kontakt, który sprawdzałem radarowy, to był pojazd, ale nie byłem w stanie go zidentyfikować. Oddalam się, bo straciłem go z oczu. Natomiast na pewno mamy ostrzał z... Mam ostrzał, kiedy lecę z kierunku lotniska, także coś tam jest. Okej, wracam na lotnisko, wiesz? Nie będę lądował, bo nie mam, nie ma takiej potrzeby chyba. U mnie 70% paliwa, dwie bomby, więc no, zastanawiam się. 91 bomba i pełne rakiety. No to ja chyba będę próbował, wiesz? To nie ja hałasuję, jakby co. Będziesz próbował lądować? No, chyba tak. Czekaj, po co? Aha, bo ty nie masz tylko bombę, tak? Sztuk dwie i dwie rakiety. Czyli tak jakby zero, nie? Więc...
Mają dwie rakiety, to symboliczne. Zastanawiam się, czy nie oczekiwać do próby lądowania na głównym lotnisku, z tym, że tam może nie być możliwości serwisowania. Wiesz co, ale ja się raczej spodziewałem, że na głównym lotnisku będzie zmiana maszyn, no. Naprawdę? No. Tego bym się spodziewał, że będą stały jakieś maszyny, wiesz, dla upiększenia, nie, to będziesz mógł se wsiąść w którąś. Jestem za tobą, jaka prędkość? 500. Przecież ja byłem szkolony tylko na suchojach. A tam pierdolicie i policie. Towarzyszu. Schodzę tak do 500. Na pewno będziesz lądował, tak? Nie wiem, zrobię najpierw jedno podejście. Sobie. Technikowo to musisz podjąć decyzję zanim podejdziesz do lądowania, tak? Możesz najwyżej się zrezygnować, ale musisz wiedzieć, że nie siadasz albo że starasz się siadać. Bo inaczej to cię, wiesz, nerwy cię mogą załatwić, jak się zdecydujesz w ostatniej chwili. Nie, to w ogóle nie ma, to ja wiem. Podchodzę, wiesz, będę szedł. Jaki miałeś prędkość przyziemienia na progu pasa? Poniżej 250, ale podlatywałem na 270 i potem po prostu hamowałem i kontrolowałem decentnie. No i właśnie, okej. Okay. Na jednych klapach. Dobra, spróbuję na jednych, ale teraz muszę ponurkować trochę. Schodzę w dół. Pamiętaj, bez gwałtownych ruchów, jak podno lecisz, nie? Żebyś, kurwa, przeżył ten eksperyment. Balota 1 do HQ, ląduje do serwisowania. O, coś tam popierdział, nie słyszy mnie. Uważaj, bo jesteś wolno i wznosisz. Dobra, mam widoczność. Ekstra ostry kąt. Przerywam. Spróbuję jeszcze raz. Była dobra decyzja. Zdecydowanie za wysoko byłeś nad pasem. Uh-huh. Nie ustabilizowałem prędkości, jeszcze walczyłem z przepustnicą za bardzo, wiesz? Zejdź na 200, jak będziesz się ustawiał w korytarzu. Naprawdę ten, ja podchodziłem prawie na 30 metrach, nie? Tak ekstremalnie płasko, tylko nad tymi, nad drzewami i tymi słupami, nie? No nie tak idealnie nad nimi, trochę nad nimi jednak byłem, ale chodzi o to, że jechałem raczej, żeby nie robić gwałtownej zmiany wysokości na samym końcu. No okej. Kręcę.
Mam widoczność. Touchdown. Cycuś. Okej, udało się. Prawdziwy Top Gun. Jebłeś trochę, czy nie? Ani grama. Kurwa, klasa. Dobra, dyżury na radio, ja będę serwisował. Przyjąłem. Dzięki za wsparcie. Chyba psychiczne. No, właśnie, HQ właśnie. Tu, Balota 2, zgłoś. Dobrze. Okej, to jest radio, jestem dyżurującym Balota 1 przez Braja. Start. W powietrzu. Podwozie. Ekstra. Mam 450 i będę trzymał. Dobra, ścigam cię. Lecę w kierunku wschodnim. Dobra, to próbuj się łączyć z nim później. Prędkość. Wikary, ta sygnatura statku powietrznego przed nami to jest chyba z lotniskowca, potwierdź. Pewnie tak. Ile masz? Okej, dobra, ja będę pozostawał na nasłuchu na tym radiu. Uważaj, 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 uważaj. Okej, myślałem, że robisz rozejście w lewo. No, no, ja nie komunikowałem ci, także spoko.
Ja siedzę na lotniczym cały czas. A oni się odezwali? Coś? Tak, miałem z nimi łączność. HQ, tu Balota 2, zgłoś. Balota 2 do dowództwa, zgłoś. Balota 2 do dowództwa, zgłoś. Dowództwo miałem łączność z jednostką wojskową komandosów. Zostało ich czterech, mają bardzo dużo baterii przeciwlotniczych do zniszczenia. Pozostaje na nasłuchu z nimi, odbiór. Czy mogę prosić o update sytuacji na ziemi naszej? Piechota w ciężkim stanie, w osobce utraciliśmy pojazdy, oprócz Zelena, pojazdy pancerne. Oczekujcie, przygotowujemy się. Będą w odwrocie? To co, odwrót? Nie potwierdzam. Słyszysz mnie na 86? Potwierdzam. Dobra, tylko to jest krótkie, także będę miał cię na krótkim zasięgu. Musimy polecieć tak, żeby mieć łączność ewentualnie z komandosami. No dobrze, ja będę się trzymał twojego tyłka cały czas. Wrzucaj od czasu do czasu prędkość, to będzie lepiej. Trzymam cały czas 460. No to ci macham z prawej. No niestety, to jest tak chujowa kabina, że ja cię nie widzę. Trzymaj się bezpiecznie na odległości. Ja będę starał się lecieć prosto. Będę się starał też krążyć bliżej właśnie komandosu, żeby ewentualnie coś tam od nich móc usłyszeć. Przyjąłem. Zwalniam do 400 powoli. Uważaj, pod tobą przyleciałem. Słyszałem. Mam 360. Wchodzę za ciebie. Skręcam na północ. Odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że te sygnatury szare są z lotniskowca, tak? Łagodnym łukiem w lewo idę. Okej. Będę się trzymał parę kilometrów od tych stanowisk przeciwlotniczych. Widzę lotnisko. Stoi na lotnisku.
Nie dosłyszałem, co stoi. Su prawdopodobnie, sądząc po kształcie. Kręcę południe. I zachód, wschód, przepraszam. Jestem górą. Co jeszcze raz? Jestem u góry. Okej, spoko. Ciekaw jestem, ile tej obrony przeciwlotniczej tam jest. Prostuję na wschód. Jak dolecę do wybrzeża, będę zawracał przez prawą stronę. Okej. Okay. Prędkość to jest ta wysokość około 1000, zobaczymy, może się zmieni. Teraz. Zmian. Zniszczyłbym coś. No, już ci się zachciało? Rozumiem. Co najmniej jeden samolot i jeden śmigłowiec. Dobra, skręcam przez lewo, będę nawracał od razu na wschód. W lewo na wschód. Mam nadzieję, że ktoś te nasze naloty nagrywał. Tęsknię za takim dobrym widokiem, gdzie wiesz, można zobaczyć nasz, tak jak to było kiedyś na tej... Pamiętasz, jak lataliśmy razem, nie? Kurde, tam było fajnie, tylko że no nie było dobrego ujęcia. No i skosiłem jedną naszą drużynę. Uważaj, jestem z prawej. Hamuję. 422 ledy. Dobra, już pozycja. Wiedziałem cię od spodu. Co muszę powiedzieć, że było raczej stresujące. Wszystkie moje... wszystkie moje bombki są? Tak, na jeden rzut oka, tak. Dobra, zawracam przez prawo. Prędkość 420-1200. Kierunek 270-420-900. Przyjąłem, jestem z lewej. Zwolnię do 400. Jest 400. A i wysokość straciłem.
30 metrów, nie wiem, jakoś tak słabo. Kurwa, cały czas tracę wysokość, chociaż lecę na plus. A, głupi, to jest od poziomu ziemi, kurwa jak. To normalnie, to jest podręcznikowy błąd. A, skręcam przez lewo, nawracam na 90. Przez lewo na 90. Jest 94 na 1000. Przez prawo na 270 teraz. Może półpeczka z półpętlą w dół. Trochę mała prędkość na takie zabawy. No i przy tym klocku chyba trochę pułap za mały. No, nie, na kilometrze powinno być, tylko kurwa. Czułbym się lepiej, jakbym miał jakąś rezerwę szybkości. Bo wiesz, on jak się nie rozpędzę, to on będzie mi starał się trzymać taką prędkość jak mam, nie? Sam hamuje, sam przyspieszę. Ja tam na tym takim modelu uproszczonym. O, jestem na wysokości 750. Cały czas za tobą z prawej z tyłu. Zrób może radio czeka do HQ, czy tam sprawdzenie łączności, może co, czy nie? Balota 2, radio check do HQ. Zgłaszam, 5 na 5. Dziękuję, potwierdzam. Wszystko okej. O, tak. Zawrót przez prawo na mój znak. Kierunek 90 ostatecznie. Roger. Przeleciałem cię. Jakby to nie brzmiało. Cool. Właśnie sobie zarzekałem kokpit. No to hukowo. Znoszę do 1000. Ty, na chudzie podaje wysokość nad poziomem morza, nie? Tak. Dobra, to tym się będę kierował. Coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem. Może opowiesz panom wierszyk? Nie, coś miałem, ale... Przynajmniej ładne widoki, nie? Tudzież. Kurde, zawsze mi się w takich sytuacjach przypomina ta kreskówka stara. Była taka, wiesz, tam piechota, Marines, śmigłowce i lotnictwo. Dobra, skręcam w prawo na 270.
szczegółka była taka, że piechur chyba mówił coś w stylu Damn it sucks. Marines chyba mówił I like how it sucks. Potem coś tam, ktoś tam był jeszcze i coś tam jeszcze takiego głupiego mówił, a na koniec był lotnik i mówił It sure sucks down there. Dobra. A to była kreskówka dotycząca army, czy czegoś tam? Nie. Nie, tak, po prostu military. Bo była taka kreskówka, nie? Taka parodia czy coś. Była, w końcu cię widzę, kurwa. No, toś... Uważaj, żebyś sobie karku nie skręcił. Dobra, kapitanie, skręt w lewo na 90. Lewo 90. Zmienił się kształt marker, tak, oznaczenie przy markerze komandosów chyba znowu zmieniło się w dowodzenie. Na głowy nie dam, bo nie pamiętam dokładnie. Dobra, skręt w prawo na mój znak.
ale nie znaczy, że to kogoś rozwaliłem, nie? Jedna centralnie w namioty, druga tak ze 2 metry, 3 przed, kilka metrów przed. Dobra, przez lewo na 270, ale dość szybko. Zarys tych gór, w których ci komandosi działają. Jestem po prawie teraz. No spoko. Blisko jesteś, nie? No, na wyciągnięcie, na 3 skrzydła, gdzieś 4. Widziałem twój dziób, to jest zły sygnał. Nie, czemu, spokojnie. Tak, bo u mnie widać, jakie są laki wstrętowo. Pelota zgłasza, 1. Jaki ma status? W pełni gotowi do ataku. Zwrot przez uzbrojenia. U mnie komplet, 4 bomby, 80 rakiet, u dwójki jedna bomba, 80 rakiet. Okej, przyjął. Będziesz mieć nowy cel. Gotów? Gotów do odbioru. Punkt baza zaopatrzeniowa. Macie mi to zrównać z celem. Ilość przylotów wedle uznania, a uzbrojenie każde, jakie wy chcecie. Przyjąłem, niszczymy punkt, baza zaopatrzeniowa. Okej, spoko, ale potwierdź mu to. Przyjąłem, potwierdzamy, a cel, baza zaopatrzeniowa na północnym zachodzie. Jak opracujecie plan ataku i będziecie chcieli rozpocząć, dajcie informację na radio, uprzedzę nasze jednostki. Skręcamy na południe. Przyjąłem, formujemy się bezpośrednio przed atakiem, będziemy zgłaszać. Jak będziesz chciał atakować? Od południa wzdłuż drogi, żebyśmy długo widzieli cel. Pamiętaj, że tam była osłona przeciwlotnicza, rakiety przeciwlotnicze, poczekaj. Nisko będzie czy średnio, czy wysoko? No średnio. Balota do HQ, atakujemy od południa wzdłuż drogi, pułap średni, zaczynamy z rakiet. Bezpośrednio przed atak. Tutaj jeszcze, czy wiedzą coś o rakietach przeciwlotniczych, bo już nas tam teraz strzelali. Tutaj śpiewa do balot. Popatrzcie na mapę zaktualizowanej informacji na drodze przed bazą zaopatrzeniową. Jest też to T-80. Proszę o zniszczenie tego wraz z bazą zaopatrzeniową. Przyjąłem T-80 na drodze do bazy zaopatrzeniowej. Będziemy atakować. Proszę o informacje na temat ewentualnych pelot. Nie posiadam żadnych informacji na temat pelotów, tylko czołgi. Przyjąłem. Jak będziemy atakowani, zgłosimy. Będziemy najwyżej odchodzić. Bezpośrednio przed rozpoczęciem ataku zgłosimy na radio. Okej, okay, prędkość ataku 600. Będziemy podchodzili szybko. Od południa zaczynamy zaraz. Przyjąłem. 600 od południa. Rakiety najpierw, co? Zdecydowanie, zwrot i uderzamy. Nad celem za minutę. Ja się trzymam trochę z tyłu. 600, pułap 700. Nie wiem, ten T-80 czy... Nie mamy szans nic mu zrobić. HQ do lotnictwa, wrogi śmigłowy z tej, to jest punktu baza zaopatrzeniowa.
Przyjęliśmy, atakujemy. Podchodzimy do ataku. Jeden podchodzi. Namierzany w bazie jest ta nieprzyjacielska. Rzuciłem tam 80 rakiet, także Wikary, bierzesz, co to jest? Helka? Co to jest? Wikary, bierzesz ten? Cel powietrzny? Cel powietrzny zestrzelony. O, lera, dobrze. To robimy kółeczko. W bazie oprócz stanowiska igły przy radarze znajduje się jeszcze przyłka, czyli północne części, mam wrażenie, że działają się w północne. Wikary, ja wychodzę na 1500 metrów. Będę zrzucał wszystkie. Podchodzę. Odchodzę, bomby poszły, odchodzę. Nie widziałem nic. Też nie widziałem, ale nie ma namierzania z bazy, więc chyba skutecznie. Potwierdzam, 8 dymów, 8 konkretnych dymów, prawdopodobnie 8 pojazdów. Szybka dalej aktywna. Jaki jest status tego T-80 odbiór? Poszukuj. Tam jest taka miejscowość jakaś na dojeździe chyba, tam się coś rusza. Potwierdzam. Dobra, nawrócę. Wikary, ja w zasadzie mogę tylko cię osłaniać przeciw, jak coś wystartuje jeszcze, ewentualnie ty próbuj bomby zrzucić. Dobra, ja już nie mam rakiet przeciwlotniczych, także osłanie, podchodzę. Status T-80 dalej aktywny, bo będę atakował. Atakuj. Zadymiłeś tą wiochę, czekaj, może coś się zapali. Wikary, nie mogę nic potwierdzić, niestety nic tam nie widzę. Ale ruchu też żadnego nie widzę. Tam jest bunkier, cholera, obok jeszcze tego czołgu. Szyłka wali do mnie z bazy, muszę odejść. HQ, czy w pobliżu bazy są już nasze jednostki naziemne? Potwierdzam, w okolicy punktu T-80, w okolicy 300 metrów są nasze jednostki. Bodajże w punkcie T-2 też są nasze jednostki. Wikar, jestem za tobą. Dobra, to
jest... W samej bazie zaopatrzeniowej nie ma żadnych naszych jednostek. Okej, okay, i czy ten T-80 coś tam wiadomo? Ja widzę, że on jest zabudowany i moje rakiety poszły albo za blisko, albo trafiły w... niektóre poszły za daleko, a niektóre trafiły w tego wał ziemny, co go osłania. Ciężko mi powiedzieć, nie ma komunikacji z piechotą. To troszkę, kurwa, ciężko będzie nam działać. Znaczy wiesz, bo ja bym nie chciał ich po prostu trafić, nie? Przyjął. Ile masz jeszcze rakiet? Symbolicznie 10. HQ do baloty dwójki, T-80 na drodze dalej, dalej nietknięte. Czy oni potrafią mi opisać, co jest obok T-80? Czy to jest rzeczywiście zabudowany tam wałem ziemnym? Dobra, balota 1-2, czy macie jeszcze rakietę? No ja symbolicznie. Jedynka pusty Winchester. Rozumiem, że nie dacie rady tym, co obecnie macie, zestrzelić tej szylki z powietrza. Szanse są nikłe. Jedynka na pewno nie. Przyjął, w takim razie udajcie się do przyzbrojenia. Jeśli możecie. Jedynka przyjął. Moja propozycja jest taka, że z tego co mam jeszcze zrzucę. Okej, na bazę zaopatrzeniową. Potwierdzam, atak na bazę zaopatrzeniową od zachodu. Wroga szybka zniszczona, zagrożenie przeciwlotnicze jest znikome w tym momencie. To jest dobry moment, jakby się balota 1 przezbroiła, mogłaby was bardzo wydajnie wspierać. Przyjdź, balota 1 przezbroiła. Jedynka na podejściu do lądowania. Skorzystam z sytuacji, rozpoznam, jeszcze coś do mnie tu strzela, ale... Północ od bazy są jeszcze jakieś pojazdy, widzę jakąś cysternę na tym i coś do mnie rąbię. I jest jeszcze rakietowe zagrożenie. Balota 2 odchodzi do przezbrojenia. Jedynka final approach. A zapomniałem, że jesteśmy przecież Ruskami.
Przerywam, powtarzam. Powodzenia tam. No. Pikary jak? Zwiast. Żyję, ale znowu szerba. Powtórz. W porządku. Zwolniłem pan. Uwaga, podchodzę. Odciągnij jego ciało na kierunek sołtysa. Na pewno był tam T-80.